Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem Paweł Trawka, rzecznik wrocławski Caritas. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielkanoc już w tym tygodniu, a to najważniejsze święto dla chrześcijan w roku. No właśnie, a dla Caritas to także szczególny czas w roku? Zdecydowanie szczególny, najważniejszy w tym sensie duchowym, oczywiście, że tak. I tuż po świętach Wielkanocy ta tajemnica posyła nas dalej do tej Niedzieli Miłosierdzia. I to jest to święto patronalne, więc takie dwa tygodnie, w których chrześcijanie, katolicy bardzo mocno świętują, a Caritas no, czuje się taka wzmacniana duchowo, bo ta nasza praca, oprócz tego wymiaru takiego bardzo materialnego, spotkania z drugim człowiekiem, bycia platformą, na którą ktoś daje dary, a my je przekazujemy, potrzebuje jeszcze tego aspektu duchowego. Mhm. I to jest taki czas karmienia się. Mhm. Czyli to jest właśnie taki sens waszej organizacji, można tak powiedzieć, te dwa tygodnie teraz? Zdecydowanie takie bardzo ważne. Tak? Mhm. My sobie kojarzymy jednak Caritas z Bożym Narodzeniem i pięknie, bo wtedy rzeczywiście ta świąteczna atmosfera tych świąt takich bardzo rodzinnych. Trochę inny rodzaj, prawda? Tak. Mhm. Natomiast cała nasza posługa, to co my robimy, nie miałaby sensu, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa. Po prostu. Ten krzyż i ta miłość ukrzyżowana, bardzo konkretnie w tym naszym znaku pojawiająca się, no tutaj ma ten konkret. Mhm. To jest tak, że można przeżywać te święta w sferze tej duchowej, ale bardzo wyraźnie święty Jakub w swoim pierwszym liście mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. I te właśnie uczynki pokazują, jaka jest nas, chrześcijan, katolików, wiara. Mhm. Jak wygląda zatem wasze przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy? To jest trudne. To jest trudne, dlatego że chciałoby się właśnie mieć taką chwilę odetchnięcia i no właśnie zagłębienia w święte teksty, w tę liturgię, bo w tym czasie covidowym wszyscy mamy z tym problemy, więc może rzeczywiście z drugiej strony jest to łatwiej, że możemy tak bardziej się poświęcić właśnie tym uczynkom miłosierdzia i w nich realizować różne rzeczy związane i z naszym powołaniem, i z tym, czego ludzie o nas potrzebują, bo nasze telefony nie milkną. Nasza pani w sekretariacie, pani Agnieszka, cudowna kobieta z wielkim doświadczeniem, ma co robić po prostu przez cały dzień. Takiego wielkiego też spokoju potrzebuje, bo tych próśb, czasem takich bardziej roszczeniowych, czasem bardzo pięknych, takich bardzo pokornych, jest naprawdę mnóstwo. Właśnie zakończyliśmy też zapisy w taką dużą akcję paczek świątecznych, bo tak myślimy o świętach. Jak są święta, to obdarowywanie i rzeczywiście takie oczekiwanie na to obdarowanie jest teraz ogromne. Z drugiej strony jest też ten moment, kiedy ludzie po prostu też chcą się podzielić. Szukają tego miejsca, w którym mogą coś dobrego zrobić, gdzieś przekazać w sposób zaufany. Caritas cieszy się wielkim zaufaniem społecznym, stąd jakby naturalnym wyborem tego, co zrobić, nie wiem, z jałmużną wielkopostną, z tym, co udało nam się zaoszczędzić, poszcząc, czy po prostu miejsce, gdzie chcemy dać drugiemu dobro, to jest właśnie ta nasza platforma Caritas. I to są dary przekazywane materialnie, tak bardzo konkretnie, na przykład no cały czas, każdego dnia przychodzą do nas ludzie, pukają z siatkami wypełnionymi żywnością. To są siatki, które są składane w parafiach, w parafialnych zespołach, do koszy w kościołach. I to są też różnego rodzaju datki wpłacane na nasze konta, bo wielu z nas wie, że trzeba pomagać mądrze, nie narażając ani siebie, ani tych, którzy będą obdarowywani na niebezpieczeństwo związane z pandemią, więc staramy się pomagać bezdotykowo. I tej pomocy też jest naprawdę sporo, chociaż trochę jeszcze o nią prosimy. Powiem szczerze, w ubiegłym roku trochę było nam łatwiej. Kiedy Dlaczego? Rok temu ta pandemia nam tak bardzo szalała w takim kontekście, że myśmy jej jeszcze nie znali. Tak. Jeszcze jej sobie nie oswoiliśmy. Nowa sytuacja. Zupełnie w domach pozostaliśmy zamknięci. To jednak to hasło zostań w domu i przeciwstawienie temu hasłu osoby w kryzysie bezdomności, która tego domu nie ma, która nie ma gdzie umyć rąk, nie ma jak zadbać o swoją higienę, jakby bardziej nas poruszało. To widzimy bardzo konkretnie, właśnie na przykład po wpłatach na naszą akcję Niosę Dobro. To jest właśnie akcja przygotowania paczek dla osób w kryzysie bezdomności. W ubiegłym roku ta obfitość dobrych serc, które się otworzyły, była tak duża, że mogliśmy przygotować tych paczek 1200. Jakby dwa razy zrobić akcję. I na Wielkanoc, i potem na majówkę. Teraz bardzo prosimy o pomoc, żebyśmy mieli... Żeby ta liczba tych paczek była taka sama, czy już nawet nie można mówić o zbliżonej chociażby liczbie? Żebyśmy mogli zrobić spokojnie te 700 paczek na Wielkanoc, o tak powiem. Czyli wtedy, rok temu, było takie wielkie boom, że tak powiem, na pomoc, biorąc pod uwagę, że to wszystkich nas zaskoczyło, a teraz już powoli to osiada, to dość smutny wniosek. Nie, zdecydowanie nie. Wcale bym tego tak nie diagnozował, wręcz przeciwnie. Myślę, że pomagamy więcej i po prostu nauczyliśmy się pomagania i szukania miejsc, gdzie
gdzie ta pomoc jest świadczona. W ubiegłym roku, przypomnijmy sobie, naprawdę wszystko było zamknięte. Różne organizacje pożytku publicznego też się wycofały, zamknęły, bo mieliśmy się zamknąć. Caritas, Jadłodajnia, Łaźnia pracowały we Wrocławiu, pomimo tych najtrudniejszych, największych obostrzeń. To jakby zadziałało i na wyobraźnię, ale z drugiej strony widzieli ludzie, że aha, tam rzeczywiście coś się dzieje. Teraz już oswoiliśmy sobie pandemię, tak? Mamy dostęp do maseczek. W zeszłym roku tych maseczek jeszcze nie mieliśmy. Środków dezynfekujących na taką skalę nie mieliśmy dostępnych. Dziś troszeczkę to jest inaczej, więc ja bym powiedział, że ta pomoc się bardziej zdywersyfikowała. Widać to po ludziach, którzy sami się organizują. Przykład bardzo konkretny z dzisiaj. Pojechałem do jednej z pań na Popowicach. A co? Powiem bardziej szczegółowo. I wychodząc z klatki, nazwijmy to, spotkałem taki komitet osiedlowy sąsiedzki. Panie wiedziały, że jestem z Caritasu, szedłem z tymi siatkami i się pytają, czy z Caritas. Tak, z Caritas. A do kogo pan chodzi? Dlaczego pytamy? Bo my też pomagamy naszym sąsiadom. I się zastanawiały, czy kogoś nie pominęły. Ja powiedziałem, że tylko do konkretnej osoby. Czyli jest taka większa uwaga wśród takich... Tak, myślę, że tak. Myślę, że zauważamy, po prostu rozglądamy się. Jesteśmy bardziej baczni. Wiemy, że pomagać trzeba bardzo blisko. I ja jestem tym zachwycony. Ja bardzo się cieszę, kiedy na przykład osoby do nas dzwonią. Taki miałem telefon nie tak dawno, właśnie pani Agnieszko go odbierała, dzieliła się z pewnymi pretensjami, że na przykład ktoś nie może dostarczyć darów po pracy, no bo my też pracujemy w jakichś tam godzinach. I mówi, to co, ja mam sam teraz poszukać tej osoby potrzebującej? Tak. I to będzie najpiękniejszy dar, kiedy my sami bezpośrednio komuś, kto jest rzeczywiście blisko nas potrzebujący, przekażemy ten dar. O to w tym chodzi. Jak wyglądają takie akcje właśnie, zbiórek żywności i tak dalej przed świętami, jeżeli chodzi o, że tak powiem, akcje od kuchni, to znaczy ile osób jest w to zaangażowane, ilu osobom jesteście w stanie pomóc? Niedawno taki raport pisałem i tam rzeczywiście wpisywaliśmy, że na przykład 1000 osób bierze udział w zbiórkach żywności. Tak bywało do tej pory. No, od 2 lat tych zbiórek żywności nie mamy. W sklepach, mówię o tych zbiórkach w sklepach. Tak? Zdarzają się zbiórki pasywne, czyli takie, że jest kosz wystawiony, ale nie ma wolontariuszy, którzy zachęcają. Te zbiórki są 10-krotnie mniej więcej mniej skuteczne. Czyli zamiast 10 ton zebraliśmy w tym roku około tony. To jest ta różnica. Więc teraz w tym ostatnim roku bardzo się zmienił sposób pomagania. Znaleźliśmy troszkę inne kanały dojścia. Z jednej strony są to bezpośrednie momenty, w których ktoś nam dostarcza żywność, tak jak teraz pewne konkretne firmy, nie wiem, wędliniarskie spod Wrocławia przywiozły nam 2 palety po prostu parówek kabanosów i innych wytworów mięsnych, które za moment włożymy do paczek, one już tak naprawdę pracują. A z drugiej strony jest taka bardziej bezpośrednia relacja też z osobami potrzebującymi. Znamy ich te potrzeby w ten sposób, że jesteśmy w stanie się z nimi umówić na spotkanie, bezpieczne spotkanie, często w drzwiach, często przez próg i podrzucenie tych siatek. Ale nie odchodzi też. To jest najciekawsze w tym wszystkim, że bardzo wiele osób oczekuje po prostu spotkania. Są osamotnieni. Znowu przykład konkretny. Przyjeżdżamy, 2 siatki żywności dajemy starszej pani. Pytam się, czy wnieść, bo widzimy, że porusza się o kulach, nogi opuchnięte. Ja tak mówię, nie chcemy wchodzić, bo wiem, jak jest sytuacja, ale proszę wejdźcie. Ale proszę wejdźcie, ona musi opowiedzieć tą swoją historię. Ona musi się tym podzielić, bo naprawdę nie ma z kim. Jeszcze na Boże Narodzenie przewoziliśmy, jeszcze chodziła, teraz już o kulach, nogi opuchnięte i tak dalej, wielkie problemy. My mówimy, jak pomóc, gdzie na przykład wypożyczyć łóżko, że mamy taką wypożyczalnię łóżek rehabilitacyjnych. I ta relacja człowiek do człowieka to jest chyba tak naprawdę znacznie bardziej istotne niż całe te wielkie tony żywności przerzucane przez naszych wolontariuszy, przez żołnierzy, przez pracowników Caritas. Więc pięknie jest na Wielkanoc, pięknie jest pomagać. Cieszę się, że teraz na przykład mogłem już przyjść, prawda, w krótkim rękawku, że już nie muszę mówić o tym, że właśnie potrzebujemy ciepłej odzieży. Teraz już tylko powiem jedną rzecz. Potrzebujemy bielizny i obuwia. To miejsce cały czas przecież obsługuje osoby w kryzysie bezdomności. Ich będzie nam teraz, uwaga, przybywało. Zazwyczaj jest tak, że my myślimy o nich, prawda, w takich osobach w okresie tym zimowym, mrozów, ale to właśnie latem. Tych osób jest najwięcej, które korzystają z naszej łaźni. Osób w kryzysie bezdomności. Więc zmienia się sposób pomagania w zależności od pory roku, od tego, co się wokół nas dzieje. Na pewno się nie kończy. Ale czy pandemia zmieni go, pana zdaniem oczywiście, na tyle, że on już nie wróci do swojego pierwotnego kształtu, taki, który znamy, czyli właśnie te zbiórki w sklepach przy pomocy wolontariuszy?
czy jednak myśli pan, że to wróci do swojej pierwotnej wersji, którą właśnie wszyscy znamy i za którą pewnie wszyscy tęsknimy? Tęsknimy i czekamy na nią. Myślę, że jak tylko będzie możliwość, to na pewno wolontariusze z wielką radością staną, poświęcą swój czas na to, żeby być w tych sklepach. Ale teraz na przykład, nie wiem, w Trzebnicy chociażby, nasi wolontariusze do sklepów jeżdżą i przejmują żywność z krótkim terminem ważności do spożycia. Na te ostatnie dni biorą tę żywność i dostarczają do osób potrzebujących, szczególnie seniorów, takich bardzo usamotnionych. Czyli można powiedzieć, że te nasze parafialne zespoły, taka dla nas podstawowa jednostka pomocowa czy organizacyjna, ona cały czas działa. Działa, ale też się specjalizuje. W takim sensie, że w jakimś, chciałbym użyć tego słowa, profesjonalizuje, to chociaż trudne słowo w kontekście wolontariuszy, bo oni po prostu poświęcają swój czas. To jest trochę czasu, żeby dwa czy trzy razy w tygodniu pójść odebrać żywność, przesortować ją i zanieść do osoby potrzebującej każdego tygodnia. Nie można odpuścić, no bo jest też umowa pewna. Ale myśli pan, że pewne aspekty właśnie tej pomocy w takim kształcie jak teraz, pandemicznym, one z nami zostaną właśnie ze względu na pewną wygodę? Pewnie tak. Pewnie niektóre rzeczy będziemy musieli podtrzymać. Bardzo liczymy na takie uaktywnienie się młodszych osób, bo to jest bardzo potrzebne. Wielu naszych wolontariuszy to seniorzy. Oni mają więcej czasu, mają ogromne doświadczenie życiowe, zawodowe. W lot potrafią zobaczyć, jakie są potrzeby człowieka, który przychodzi po pomoc, ale po prostu czasami brakuje sił. Brakuje umiejętności, chociażby obsługi mediów społecznościowych, które okazują się niezwykle potrzebne. To znowu Trzebnica niech będzie przykładem, gdzie na stronie z jednego z portali społecznościowych wyświetlane są komunikaty bardzo konkretne. Potrzebujemy wersalki dla rodziny. Jest wersalka. Potrzebujemy pralki. Zgłaszają się ludzie z pralką. Pojawiają się tam komunikaty o tym, komu dziękujemy, bo ktoś tam dostarczył taką czy inną rzecz. Niesamowicie to zaczęło działać, ale do tego jest potrzebny ktoś, kto potrafi tym zarządzić, kto trochę czasu poświęci na to, więc pomagać można naprawdę na różne sposoby. My sobie tak myślimy, tak no, tyle czasu z poziomu fotela, można tak powiedzieć, że właśnie ci młodzi sprawdzą się przed komputerami, żeby w 3 minuty coś napisać, a ci starsi właśnie ze swoim doświadczeniem życiowym w tej rozmowie w plenerze bezpośredniej. Ktoś jest potrzebny, na przykład te zespoły często nam się odbijają o coś takiego związanego ze współpracą z Bankiem Żywności i jak transport tej żywności. Mówią, chętnie byśmy przejęli żywność z Banku Żywności, ale nie mamy jak jej przywieźć do parafialnego zespołu i potem rozdystrybuować. To znowu, raz w tygodniu przyjechać samochodem dla kogoś to może być zupełnie nawet fantastyczna sprawa, że w ten sposób może pomagać, bo nie potrafi z drugim człowiekiem się spotkać, bo ma taki temperament, taki sposób bycia, a tutaj doskonale by się sprawdził, więc różne talenty naprawdę można uaktywnić na rzecz właśnie świadczenia miłosierdzia, pomagania drugiemu człowiekowi. Czyli pomagamy tak, jak możemy? Dokładnie tak. Te talenty na różne sposoby się rzeczywiście u nas uaktywniają. Ktoś ma środki finansowe i je przekazuje. Ktoś ma ręce do pracy, tak jak na przykład nasze osoby korzystające z łaźni, osoby bezdomne. No, środków materialnych nie mają, ale potrafią pomóc fizycznie i rzeczywiście na nich możemy liczyć. Mówimy, słuchajcie, jest to do zrobienia, stają, robią. W łaźni pracują w jakimś sensie na stałe nasi wolontariusze, właśnie osoby w kryzysie bezdomności, więc każdy czymś się może podzielić. Osoby starsze mają swoje miejsce, osoby bardzo młode, na przykład w szkolnych kołach Caritas, czyli uczniowie, tych uczniów jest 800 w naszej archidiecezji, też mają swoje miejsce, więc dla każdego i według talentów tego, co ma, jest miejsce w Caritas. Teraz Wielki Tydzień, kilka dni zostało jeszcze do świąt. No właśnie, jak można wam pomóc i czego jeszcze potrzebujecie na tej ostatniej prostej, że tak powiem, przed Wielkanocą? To ostatnia prosta to też dla wszystkich myślę, że taka ostatnia możliwość takiego dobrego przygotowania się do Wielkanocy. Bo powiem szczerze i z tego doświadczenia i z tego, co nam ludzie mówią, zupełnie inaczej smakuje barsz świąteczny, żurek świąteczny, kiedy wiemy, że ktoś dzięki nam nie będzie głodny. Że przekazaliśmy środki na to, że na przykład Caritas będzie miała 49,63 zł, bo tyle kosztuje nasza paczka dla ubogiego, właśnie na ufundowanie tej paczki. Takiej paczki, którą osoba w kryzysie bezdomności na święta zabierze do swojego miejsca niemieszkalnego, no nie do domu. Tak, nie zasiądzie do stołu wigilijnego, ale wyciągnie stamtąd czy jakąś wędlinę, czy ser, coś, co nie będzie potrzebowało być obrabiane cieplnie, bochenek chleba. Bo to jest też ważne, tam w tych paczkach zawsze ten bochenek, świeży bochenek chleba jest.
Ale żeby to mogło się stać, potrzebujemy tych dobrych ludzi, którzy te paszki ufundują. Ksiądz arcybiskup pobłogosławi te pokarmy w Wielką Sobotę. My, jak się da, pójdziemy z koszyczkami, a te nasze osoby spod naszą opieką będą szły z torbami, z napisem niosę dobro. A od kogo to dobro? Od widzów Echo 24, od wrocławian, od dolnoślązaków. I to jest fantastyczne. To jest takie miejsce, gdzie ta pomoc trafia od tych, którzy przekazują i idzie dalej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem był Paweł Trawka. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.